Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie w Dooma, paczkę Eternity 2. W dzisiejszym odcinku gramy sobie mapkę 9, Quetzalcoatl. To akurat tą nazwę kojarzę, bo pamiętam, że jeden z GF-ów Final Fantasy 8 tak się nazywał, taki elektryczny. To chociaż raz mnie nazwa nie zaskoczyła. Ale chciałem wam pokazać taką ciekawostkę. Bo mam nowy po prostu silnik do Dooma i tutaj jest coś takiego dodane level table i tutaj możemy sobie zobaczyć, które plansze już mamy ukończone i na którym poziomie trudności, czy mamy wszystkie kille, wszystkie sekrety. Się okazuje, że w sumie tylko na mapce numer 3 nie zebrałem wszystkich itemków, ale i tak na to nie zwracam uwagi, a tak to reszta jest ładnie zaliczona. Tu jeszcze na końcu mamy tą jedną bonusową. I a propos plansz bonusowych, no to na tej mapie 9 będziemy mieli przejście do drugiej planszy bonusowej. Także resetuję i zaczynamy. Mamy tych 6 sekretów dosyć dużo i generalnie plansza jest mocno rozbudowana. Myślę, że spokojnie możecie liczyć na jakieś 20 kilka minut, nawet do 25. Także polecam uszykować sobie jakiś mały popcorn albo większy popcorn. Dobra, ja tutaj chyba postrzelam ze strzelby do tych świnioczków. Tak jakoś lepiej mi się z tego strzela niż z chaingana do świniaków. I na tej mapie mamy też 6 sekretów aż. Ale jak robiłem próbny run, to w sumie jakoś nic mnie nie zaskoczyło tak naprawdę. W sumie nie mogłem przez jakiś dłuższy czas znaleźć przejścia do sekretnego poziomu, a już miałem wszystko odblokowane. O, tu już od razu mamy zgnitego pomidorka. No, ale w sumie po jakimś dłuższym tam czasie, po kilku minutach znalazłem jedno miejsce, w którym leżało sobie BFG, a jeszcze mnie tam nie było i w sumie stwierdziłem, że na pewno w tym miejscu, gdzie jest BFG, to będzie jakieś przejście do sekretnego poziomu, no i w sumie się nie pomyliłem. Ja zbiorę sobie tego berserka, bo tutaj przez pewien czas możemy mieć problem z amunicją. Czyli w sumie już tak ta paczka Eternity 2 mnie przyzwyczaiła do tego, że na początku każdej planszy jest problem z amunicją, ale może jak będę zbierał wszystko tak skrupulatnie, to nie będzie aż tak źle. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Pozabijajmy sobie tutaj na razie wszystko. A ten berserk niech sobie będzie w razie co, żeby kogoś dopiąstkować. Tutaj mamy taki teleport, który nas po prostu przenosi w inną część mapy, także nie chcę z tego korzystać. Tam widzę pomidorka. Pozbędę się go już teraz z tej pozycji. Zawsze będzie potem mniej. O, właśnie tutaj jest BFG i takie są słupki, które odblokowują się w momencie, kiedy już mogę przejść do sekretnego poziomu. No i się zastanawiałem właśnie, jak tu przejść, ale już potem znalazłem przejście i także wrócimy do tego miejsca jeszcze. Na razie standardowo trochę chaosu, trochę biegania w kółko. Tutaj chyba na razie nie chcę iść, za chwilę dopiero. Muszę sobie zrobić tutaj miejsce i no właśnie to jest to, że z tą amunicją na razie jest lipa totalna. Ale jak się pozbędę pomidorków, to jeszcze się przebiegnę dookoła, bo troszeczkę tutaj wiem, że zostawiłem różnych śmieci. Takich pojedynczych. I generalnie jeszcze taka ciekawostka odnośnie tej planszy, że nie jest jakaś specjalnie trudna. W sumie chyba nie ma w ogóle żadnego trudnego momentu na całej tej planszy. Dobra, teraz sobie przejdźmy tutaj. Tutaj jest jeszcze trochę amunicji, z tego co pamiętam. Tam jest super mega armor. Ale na razie nie będę tam schodził. Bo w sumie szkoda w tym momencie jeszcze go zbierać. Dobra, i generalnie... O, jeszcze jeden astralny. Co, górą wyleci, czy dołem wyleci?
górą chyba nie może, bo tam... O, tędy wyleci, dobra. Oki. O, tu jest jakaś amunicja. Jeszcze impki pojedyncze. No i zaczniemy sobie, tak jak w sumie ostatnio tradycyjnie, od prawej strony. Bo też plansza się, plansza daje nam pełną dowolność. Po prostu musimy trzy takie przełączniki przełączyć, główne. Za każdym razem tutaj nam będzie zjeżdżał jeden klucz różnego koloru i musimy zebrać wszystkie trzy. I będziemy mogli sobie iść do exitu. Teraz już mamy dwururkę, to już będzie trochę fajniej. Tylko tutaj trochę ciasno się zrobiło. Tam dalej jeszcze się nie chcę pchać, bo tam z kolei odblokuje kolejny trigger. Tam chyba chainganerów trochę wyskoczy, więc tak muszę tutaj delikatnie się poruszać. No jeszcze coś się teleportuje tutaj co chwilę. Aha, to te ziomeczki sobie tutaj. No, na serio. Dobra, nie widziałem go w ogóle, ale go zabiłem. I teraz co? No i teraz tu jest rakietnica właśnie i ta pułapka z chaingunnerami. Na razie wyglądam całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o żyćko. I z amunicją też już zaczyna być dobrze. Okej, ja sobie tylko tam powskakuję po te chain guny. Tutaj sekretów nie ma w tym miejscu. No, ile ty żyjesz, panie? No i jak grałem pierwszy raz właśnie w tym samym miejscu, miałem problem z amunicją. I teraz znowu będę miał problem z amunicją. Już to widzę. O jeny, jeszcze jak będę tak strzelał, to... Oki. Aha, ja mam rakietnicę. Zapomniałem o niej zupełnie. O, grubasek się przemieszcza. Patrzcie na niego. Martwy, ale wariat. Dobra, tutaj teoretycznie mamy sekret, tylko nie mam z czego strzelić do niego. Tam widzicie czaszkę, wtedy by nam supercharge zjechał. Ale będziemy tutaj za chwilę wracać. O kurde, ale oberwałem. Ja nie chcę tu zginąć. Nie mam nic innego jak rakietnica. Bardzo mi się to nie podoba. Ło, tu jeszcze Baron jest. Jeszcze lepsza zabawa. Chciałem ich spiąstkować. Dobra, to w takim razie na razie biegnę sobie dalej. Aha. Nie podoba mi się to, co się tu dzieje. Ale tutaj chyba rakiety, no właśnie, były. A że mamy dwóch baronów, to ich sobie zbierzemy do kupy. Tylko żeby oni się chcieli zebrać do kupy. Dobra, wejdę sobie tu jeszcze po plazmę. Dobra, nie będę tu już wymyślał za dużo. Oki, tu muszę sobie włączyć właśnie pierwszy taki przełącznik, to nam uruchomiło pierwszy klucz. Chyba niebieski był jako pierwszy z tego miejsca. A tam mamy wrota do sekretnego poziomu u góry już. Tylko ja bym tutaj chciał się lekko podleczyć. Aha, będę mógł sobie tego supercharge'a zebrać, bo w sumie żeby wyjść muszę iść tutaj, ale... O! Zobaczę, czy tutaj nie ma jakiejś apteczki małej. Tutaj chyba jest dopiero od klucza. Tak, teraz tam w tle widać, że zjeżdża. Wiecie co, ja sobie najpierw apteczki pozbieram.
O, właśnie, i teraz sobie zbiorę supercharge'a, zawsze mam więcej tego życia i zbiorę sobie ten mega armor. O. Teraz wyglądam zdecydowanie lepiej. Wezmę sobie ten klucz, bo tu chyba nic się nie odpalało, żadni przeciwnicy. I teraz może sobie tutaj przebiegnę się. Porobimy tej czystki. Tu są jakieś rakietki. No i tu jest w sumie pancerz, ale dobra, zbiorę go. Z drugiej strony też jest, ale dobra. Nieistotne, bo i tak mam 200 pancerza. Tutaj w sumie mogę sobie zejść, bo tutaj jest kolejny sekret i przy okazji taki dosyć dynamiczny, bo jest pułapka. Nie wiem, czy to już wszyscy, ale chyba wszyscy. O, jeszcze. Dopiero w sumie jak wszystkich zabiję, to o właśnie, to powinno zjechać, więc teraz się zgadza. Tu już mogę sobie przełączyć pierwsze switch. Jeszcze potrzebujemy dwa klucze, żeby to odpalić całkowicie. I teraz sobie przejdziemy na lewą stronę tej tutaj całej twierdzy. Tutaj się będzie dużo działo na tej części. A ja sobie zbieram na razie wszystkie amunicje. Aha, ja mam niewidzialność i te szkielety nie wiedzą, co robią tak naprawdę. Chociaż to jest takie oszukane, bo nawet jak mam niewidzialność, to ich rakiety mnie namierzają. Dobra, teraz sobie wziąłem rakietnicę. Tutaj wyskoczy nam trochę impów i kilka szkieletorów. Niech oni się tam naprodukują. No, w sumie tak trochę więcej niż trochę impów. Dobra, resztę sobie dobijemy tak. No, a może lepiej jeszcze z dwie rakiety, bo dużo ich bardzo tutaj jest. I chain gunem czyścimy resztę. No i pozamiatane. Tu jeszcze jest jakaś amunicja. Muszę się napić. Bo dzisiaj nagrywam drugi odcinek w sumie z rzędu, także trochę więcej potrzebuję płynów. I teraz sobie schodzimy tutaj. To jest już droga do drugiego klucza, tylko tu jest gdzieś Archvile. Gdzieś. O, właśnie. A witam. O kurde, ale bym się zabił sam. To był najszybszy unik, jaki w życiu wykonałem chyba. Bo jakbym strzelił w sobie w pysk, to bym już nie żył, a zdążyłem jeszcze zrobić taki szybki zwód i gdzieś ta rakieta poleciała w bok i to też dobrze nie w ścianę. No, to się trochę zdziwiłem teraz. Dobrze, że miałem dużo życia. Najpierw sobie pójdziemy tutaj do góry. O, właśnie, bo tutaj jest trochę naboi. Hop. I teraz sobie wjeżdżamy do góry. Tutaj w sumie nie ma chyba nic trudnego, z tego co pamiętam, tylko że jest dużo impów. Ale wolę się rozglądać, jakbym o czymś zapomniał. A, tu jest w sumie plazma, więc na pewno znowu będzie pułapka. To już jest norma. O, dwóch świniaczków naraz, to jest coś. Tu gdzieś barona słyszałem chyba. A nie, to zwykły ten. Zwykły hipcio. Tak zwany Loitas. No,
Dobra, tutaj w razie co jeszcze zostanie pancerz. Tych sobie ściągnę już stąd, bo tutaj chcemy sobie drugi sekret odblokować, trzeci. Taki dosyć ciekawy wam pokażę. Pyk! I świeczuszka sobie zjechała. O nie, 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 chciałem rakietnicę, panie. Świeczuszka sobie zjechała na bok i odblokował się teleport. Mamy trzeci sekret. Tak w ogóle musimy to sprawdzić, ale wydaje mi się, że właśnie w drodze do każdego klucza powinny być dwa sekrety. Tam w przypadku tego pierwszego się sprawdziło. I zobaczymy, jak tutaj będzie jeszcze jeden. Oho, zapomniałem o tym. Ja sobie tu plazmę wezmę, wiecie. Bo tej plazmy i tak jest bardzo dużo na tej planszy. Ja praktycznie z niej nie będę korzystał. Bo nie przepadam, wolę walić z dwururki. No ale że mam tą niewidzialność, to mi trochę pomogło. W ogóle patrzcie, jakie fajne te teksturki tutaj. To mi przypomina Resident Evil. Troszeczkę. Tu jeszcze inne bardziej, jakieś takie pokiereszowane. Oki. Odpalamy sobie to. I teraz jakbym chciał, to mogę sobie tutaj wrócić, ale nie chcę. Albo możemy sobie czerwony klucz spuścić. I tak zrobimy. W sumie nie idę po niego, szkoda czasu, na koniec zbiorę po prostu dwa. Teraz sobie idziemy w tą stronę, ale patrzcie, nie było tam drugiego sekretu. Czyli nie będzie w każdej... przy każdym kluczu nie będzie dwóch sekretów. Dobra, tutaj wiem, że będzie w sumie takie najbardziej zagmatwana część mapy. Bardzo dużo różnych rozwidleń i takich tam głupot. Najmniej mi się przynajmniej to podobało, o tak powiem. Tutaj będzie kilka cyberbaronów i będzie kilka archwilów chyba z tego co pamiętam, ale generalnie bez jakichś większych tam szkód to powinno się udać. Tych sobie chcę już tutaj teraz ściągnąć, bo potem tam będę przechodził górą. I będą mi przeszkadzać po prostu. Pancerzyk. Tak myślałem, że coś mnie tutaj już zachodzi, bo za długo było czysto. Tam widzę imka u góry, to też go jeszcze przez tę ścianę ściągnę. O kurde, myślałem, że ta jedna rakieta będzie tak sobie w kółko tutaj latała wokół mnie, ale w końcu jej się znudziło i mnie pizgła. Muszę trochę uważać, bo... O, jest i on. Główny bohater wieczoru. Papa. O, jeszcze jeden. Aha, ale to jest ten taki upośledzony, bo on nie umie zejść ze schodów. Najpierw się Micha pozbędziemy. Na dwa fronty to się zawsze ciężko walczy. I wyczyszczę sobie generalnie całe tutaj podziemia. Tylko sobie zmienię na razie na chain guna, bo mi się kończy amunicja. Dobra. Skąd to? Tutaj chyba będzie cyberbaron. Pamiętam, jak za pierwszym razem mnie zaskoczył, bo ja myślałem, że on tam jest na półce i on nie może do mnie przyjść, a ja sobie tutaj zacząłem dalej zwiedzać, on nagle mi przed ryjem. Mówię, co? Nie zwróciłem uwagi, że on tam ma schudki. Dobra.
I tu jeszcze będą dwa te cyberbarony naraz. Tylko sobie doczyszczę tutaj wszystko. Pozbieram co trzeba, co, albo raczej co mogę. Oki. Pyk. Chyba się schowam. Kurde, no idealnie na twarz rakietą oberwałem. Ściana mnie przetrzymała. Dobra, wezmę tą plazmę, bo tu nie będę się ryzykował za bardzo. Bo to szkoda zdrowia. Ale to był chyba już najtrudniejszy moment tej planszy, więc... Już mnie raczej nic nie zaskoczy, z tego co kojarzę przynajmniej. Coś... A, coś mi się generalnie kojarzy, tu gdzieś sobie pancerz zostawiłem. Ale może mi się źle kojarzyć. No raczej mi się źle kojarzy, już pewnie go zebrałem. Dobra, tutaj możemy sobie wejść do góry, bo tu jest sekret. Numer 4, możemy przejść przez ognie. O, właśnie. I zostaną nam jeszcze dwa sekrety, z czego w sumie chyba wiem, gdzie są oba. Tak mi się przynajmniej wydaje, także... Dobra, mamy pancerzyk. O, szkieletornia. Pyk. Dobra. I tu już nic raczej mnie nie zaskoczy teraz. Tu jest taki śmieszny efekt, wam pokażę za chwilę. W sumie patrzcie, ja nic nie robię. Nie poruszam się do przodu. Woda mnie ciągnie po prostu. Bardzo fajnie to zrobione. Zbieram supercharge'a, bo akurat mi pasuje, żeby mieć 200 życia. Może kilka rakiet w tym temacie. Pyk. 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 O, ja nie. Zawsze się dam gdzieś w takich momentach po prostu ustrzelić. Jak są hardkorowe sytuacje, to wszystko bezbłędnie, a w takich prostych to zawsze coś. Dobra, żółty klucz ostatni już zjeżdża, a ja chcę sobie tutaj spaść po prostu. I tu właśnie jest przełącznik, który nam odblokował właśnie w tym momencie... O, tutaj jeszcze widać sekretny poziom. Zebrałem jeszcze jedną megasferę. I teraz mi brakuje jeden sekret. I wiecie co, ja muszę... Najpierw otworzymy sobie tutaj te przejście do końca. Bo tutaj trochę przeciwników wyskoczy. Aha, muszę najpierw te klucze zebrać. Pyk, pyk. I teraz sobie robimy tak. Odpalamy tutaj wszystko. Biorę rakietnicę w rękę. Szybko biegnę sobie tu. I tutaj się nimi zajmiemy. Dobra, na górze już jest czysto. No może można by powiedzieć, że to taka w sumie najtrudniejsza walka, chociaż ona specjalnie trudna to nie jest. Muszę się po prostu upewnić, że mam, że zostanie mi 4 przeciwników do zabicia. To wtedy będę wiedział, że mogę iść do sekretnego poziomu. Tak, zostało 4 przeciwników do zabicia. I tutaj już bym mógł iść do exitu normalnego. Ale ja nie chcę. Bo ja chcę sobie iść tutaj.
I tutaj właśnie delikatnie po Gzymsie mogę sobie przefrunąć do ostatniego sekretu i do BFG. Zniszczyć te pozostałe kilka szkieletorków. Nie wiem w sumie po co BFG tutaj na koniec. O ja, jeszcze trzy razy oberwałem. Po co to BFG tutaj dopiero na koniec, ale... W sumie jakbym zaczął w innej kolejności, to może by się do czegoś przydało. To fakt. No i kończymy na 100% tą oto planszę. Przechodzimy teraz do planszy numer 32, czyli drugiej sekretnej. I co w tej planszy 32 jest ciekawego? To, że będzie miała ponad 2000 przeciwników i 10 sekretów. I z tego co się orientuję, jest naprawdę bardzo rozległa. Jeszcze w nią nie grałem, ale chyba sobie jeszcze ją dzisiaj włączę, żeby sobie już zacząć grać i szukać sekrety, bo tam to trochę jednak zajmie. No i jeżeli stwierdzę, że dam radę to nagrać, nie będzie nic bardzo hardkorowego, że dam radę to nagrać tak jak teraz, komentując na bieżąco, no to spróbuję raz, dwa, trzy. Jeżeli to się nie uda, no to będę nagrywał sobie demo po prostu i wtedy odtwarzając demo wam skomentuję tą planszę. A teraz już nie przedłużając, dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych. Cześć.